W moim cyklu dla teologia dla młodzieży chciałbym otworzyć nowy dział, który zatytułowaliśmy Z życia wzięte. Chodzi o to, żeby pokazać naszym widzom prostą prawdę, że teologia to nie jest coś, czego należy się uczyć z opasłych tomów teologów, o czym się słyszy tylko w kościele, ale jest to coś, co jest wpisane w życie konkretnych ludzi, ludzi z konkretną biografią, ludzi często z ogromną pasją zaangażowanych w życie kościoła, albo po prostu mówiących o tym, co im najbardziej w życiu kościoła czy społeczeństwa doskwiera. To jest oczywiście mój bardzo subiektywny i arbitralny wybór. Postanowiłem zarejestrować w tych moich 10-minutowych czy krótszych nawet pogadankach te zjawiska czy te postaci, które na mnie zrobiły wyjątkowe wrażenie. I chciałbym zacząć od pewnej historii, która została zapisana w rozmowie, wywiadzie w lutym, raczej w grudniu roku 2019 w katolickim miesięczniku Znak. Była to rozmowa z córką Jerzego Turowicza, panią profesor Magdaleną Smoczyńską. Mówię o tym, że jest córką Turowicza, bo dla wielu katolicyzm otwarty w Polsce kojarzy się właśnie z Jerzym Turowiczem i z jego rodziną po prostu, bo przecież nie był tylko dziennikarzem, redaktorem naczelnym, współzałożycielem tego ważnego katolickiego tygodnika, ale jego rodzina, żona, córki no współtworzyły przez wiele lat ten tygodnik. I na świecie katolicyzm otwarty jest kojarzony właśnie z Jerzym Turowiczem. Dlaczego to jest takie interesujące i ważne? Otóż 70-letnia, jak powiada o sobie Magdalena Smoczyńska, zdecydowała i w tej rozmowie o tym mówi bardzo wyraźnie, by nie powiedzieć dramatycznie, że wypisuje się z kościoła, że nie chce mieć z tą instytucją już nic wspólnego. Wręcz mówi o kościele, polskim kościele katolickim, jako o kupie gruzów i zgliszczy. Ważne jest, kiedy ona to mówi. To jest grudzień 2019 roku. A więc jest to sytuacja kościoła katolickiego, który w przestrzeni publicznej jest odbierany jako instytucja bardzo ściśle popierająca partię rządzącą, prawicową, nacjonalistyczną partię, która zdaniem Magdaleny Smoczyńskiej nie odpowiada w pełni katolicyzmowi, jaki ona poznała jako dziecko, w jaki się angażowała przez całe swoje dorosłe życie. I w tej rozmowie wielokrotnie właśnie o tym mówi, że to kościół, który stygmatyzuje mniejszości seksualne, kościół, który się jednoznacznie opowiada za jakąś partią polityczną, kościół, który w języku publicznym używa mowy nienawiści. To nie jest mój kościół. I jasno mówi nie tylko o tym, że się dystansuje do tego, co mówią księża, biskupi, ale nawet nie chce być pochowana w tym kościele. To znaczy, jest to bardzo dramatyczne odejście od instytucji, która przez dziesiątki lat, właściwie przez całe życie, kształtowała jej świadomość religijną, społeczną. I myślę, że to jest bardzo ciekawy przykład właśnie tej teologii z życia wziętej. To znaczy, że nie można mówić o teologii jako pewnym zamkniętym systemie, jako określonych, nie wiem, teologach, myślicielach czy książkach, ale trzeba pokazać, trzeba ją zobaczyć właśnie na przykładzie życia i tego gestu odrzucenia pani profesor Magdaleny Smoczyńskiej jako coś żywego.
że oto człowiek, który całe życie był bardzo blisko związany z Kościołem, muszę powiedzieć, i to jest jeden z powodów, dlaczego o tym mówię, że znam się z panią profesor od kilkudziesięciu lat. Spotykaliśmy się w redakcji Tygodnika Powszechnego na ulicy Wiślnej 12 w Krakowie. Jeszcze gdy byłem księdzem, gdy wyrażaliśmy różne opinie, na przykład na temat dialogu chrześcijańsko-żydowskiego, zaangażowania się niektórych księży, zwłaszcza mojego przyjaciela serdecznego, który zmarł w 2004 roku przedwcześnie, zresztą pod wpływem również przeżyć w kościele księdza Stanisława Musiała, o jego zaangażowaniu w usunięcie tak zwanego krzyża oświęcimskiego z terenu obozu, przeniesienia klasztoru sióstr karmelitanek również z terenu przyległego do obozu na kilkaset metrów dalej, gdzie powstało specjalne centrum modlitwy. No, mówiliśmy oczywiście o Janie Pawle II, o polskim katolicyzmie, o ojcu Rydzyku. To wszystko było ciągle tematem naszych rozmów. I w momencie, kiedy ja odszedłem z kościoła i z kapłaństwa w 2005 roku, nadal żeśmy się spotykali, rozmawialiśmy również o powodach mojego odejścia od kościoła, ale ona, Magdalena Smoczyńska, ciągle w tym kościele była, walczyła, angażowała się, i coś się stało, coś pękło. Wydaje mi się, że warto o tym wiedzieć, warto o tym pamiętać, zwłaszcza ci z Państwa, którzy oglądacie tę krótką pogadankę. Warto sięgnąć może do tego tekstu, który jest dostępny online na stronie miesięcznika Znak i przeczytać po prostu tę dramatyczną opowieść. Nie od razu, żeby podejmować podobnie dramatyczny gest, ale żeby rozumieć, że teologia z życia wzięta to znaczy teologia, która mocuje się z różnymi zmianami wewnątrz instytucji, która bywa postrzegana jako pewien monolit. Otóż również instytucje religijne się zmieniają, bo właśnie ludzie, którzy do nich należą, które od nich odchodzą, to oni współtworzą ten kościół. Odchodząc, również mówią, co o tym kościele myślą. Dlatego to postanowiłem otworzyć ten cykl Teologia z życia wzięta właśnie historią, taką dramatyczną historią Magdaleny Smoczyńskiej, bo można powiedzieć, że biskup krakowski Marek Jędraszewski, wypowiadając tygodnikowi siedzibę na ulicy Wiślnej 12, która to jest część jakby pałacu biskupiego, jakby jednoznacznie opowiedział się przeciwko temu otwartemu katolicyzmowi. Więc to nie jest tylko wrażenie jednej osoby, która dramatycznie odchodzi od kościoła, ale to jest również ze strony tego kościoła zamkniętego, tego kościoła klerykalnego, powiedzenie, że wy, katolicy otwarci, katolicy będący zwolennikami dialogu, nie jesteście z naszej parafii. I to jest coś dramatycznego, ale coś, co po prostu określa życie. I to jest właśnie teologia z życia wzięta.